Chyba najbardziej rockowe połączenie kolorów mamy magentę, czyli ostry róż i czerń. Słuchajcie, bardzo mi się podobają te fotele w tych kolorach, ale tutaj mam taką małą zaskoczkę. Tutaj sobie widzicie, ok, mamy matowy róż, tutaj mamy czarny aksamit, ale z tyłu, pan fotel jest niezwykle włochaty. Moim zdaniem taka zabawa obiciami to jest naprawdę coś fantastycznego. Mamy tutaj również kilka bardzo pięknych mebli. Zaczniemy sobie od stolików pomocników. Uwaga, zdejmowana taca, a oprócz tego spód zrobiony ze stali. Niecodzienne wzory. W tej chwili w sklepach jest mnóstwo takich stolików, które mają właśnie albo złote, albo metalowe podstawy. Natomiast takiego wzoru jeszcze nie widziałam. No i teraz kroczymy dalej i mamy wściekle różową skórę na podłodze. A obok, zobaczcie, no, taka trochę współczesna wersja barku. Dlaczego? Dlatego, że mamy piękne kółka. Kółka mogą być ozdobą i niezwykłe podziały. Zobaczcie na kobel. Tutaj szkło, ciach, ciach, a tutaj po prostu zwykłe szuflady. Na barku lampa. Niecodzienna, znaczy kształt jest codzienny, klasyczny, ale kolor już zupełnie nie idealnie pasuje do tego wnętrza. Jeżeli chodzi o zasłony, mamy bardzo plastyczny materiał i mamy firanki. I słuchajcie, jako nie fanka firanek chcę powiedzieć, że ta wygląda naprawdę fajnie. To jest trochę taka sieć rybacka, ale do tego ma doczepione gdzieniegdzie cekiny, więc tak fajnie się mieni. Teraz jeszcze zrobię krok w tył, bo chcę wam pokazać łazienkę. Ukrytą, zobaczcie, malutko. I o łazience słów kilka. Z jednej strony cała ściana luster. To znaczy, to jest właściwie jedno lustro, które jest po prostu przedzielone belką, która tutaj była kiedyś. No przypominam, to jest stary dom. Oprócz tego mamy prysznic, mamy dużo czerni i chcę wam powiedzieć, że szczegóły są najważniejsze. A tym szczegółem jest suszarka. I ta suszarka nie jest po prostu położona jak to suszarki w hotelach, natomiast w woreczku ze złotym zamknięciem, który idealnie pasuje do reszty pomieszczenia. Uwielbiam takie szczegóły.